Ksiądz January Żelawski. Opowieść o Zapomnianym Gietrzałdzie. Po zeznaniach obydwu dziewcząt wyszła na jaw pewna różnica. Według Justyny miała to być sobota 8 września, a według Barbary niedziela 9 września. Zaistniała więc różnica jednego dnia sobota albo niedziela. W tym miejscu należy podać pewną informację. Otóż święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny w całym kościele rzymskokatolickim obchodzi się w dniu 8 września. Natomiast w diecezji warmińskiej od dawien dawna istniał zwyczaj przenoszenia tegoż święta na najbliższą niedzielę. W roku objawień ta pierwsza niedziela wypadła już w następnym dniu, czyli 9 września. Z powodu tej rozbieżności posądzono, że jedna z dziewcząt minęła się z prawdą, Czyli oświadczyła nieprawdę. A to byłoby argumentem obciążającym prawdziwość tychże objawień, lub jednej z wizjonerek. Ale one, pomimo wyraźnej różnicy w zeznaniach tego dnia, nie okazywały żadnego niepokoju, żadnego zawstydzenia, lub jakiejś bojaźni. Każda z nich nadal stanowczo pozostawała przy prawdziwości swego oświadczenia, pomimo iż chodziło o dwa różne dni sobotę lub niedzielę. Wobec zaistniałej rozbieżności w zeznaniach, Roboszcz polecił dziewczętom, aby następnego dnia zapytały jeszcze raz o to samo o datę zakończenia swoich objawień. Następnego dnia, czyli 24 sierpnia, dziewczęta rzeczywiście poprosiły Matkę Bożą o powtórzenie daty zakończenia swoich objawień. Justyna po zakończeniu objawienia oświadczyła: że Maryja do niej powiedziała: Po raz ostatni ukaże się w dniu mojego narodzenia w sobotę wieczorem. O godzinie dziewiątej. Ty powiedziałaś dobrze, a tamto dziewczę pomyliło się. W tym momencie poznaliśmy termin ostatniego objawienia się Najświętszej Maryi Panny w Kietrzwałdzie. Sobota 8 września o godzinie dziewiątej wieczorem. A Was, drodzy słuchacze, serdecznie zachęcam do zapamiętania tego oświadczenia i tej daty, bowiem w opisie historii kietrzwałckich wydarzeń oświadczenie o tej dacie spowodowało niemały problem. Natomiast wrogom tychże objawień dało do ręki jakby dodatkowy atut przeciwko ich wiarygodności. A my powróćmy do sprawy Barbary, gdyż to ona nieopatrznie powtórzyła to, czego sama nie usłyszała. Zeznając wobec kościelnej komisji, odważnie oświadczyła. Powiedziała mnie dobrze, tamta ma słuszność. Najświętsza Maria Panna powiedziała mi, ty niedobrze uważałaś. Ja tu po raz ostatni ukażę się na moje narodziny. W sobotę wieczorem o godzinie dziewiątej. Powiedziała też, że na drugi raz mam lepiej uważać na jej słowa. W ten sposób zaistniała różnica, co do ostatniego dnia objawień, ostatecznie się wyjaśniła. Powstała bowiem nie z powodu świadomego mówienia nieprawdy, ale z chwilowej nieuwagi. Po kolejnych objawieniach nadszedł pierwszy września. Matka Boża wypowiedziała wówczas pewne słowa pod adresem miejscowego proboszcza Weichsla: Ja uważam. Że te słowa dotyczą także i wszystkich kapłanów z całego świata. Dlatego przytaczając je poniżej, chciałbym i sobie, i innym kapłanom polecić ich treść łaskawej pamięci. W tym dniu Barbara zapytała niepokalaną dziewicę: czego żąda od miejscowego proboszcza? i otrzymała następującą odpowiedź: Niech się modli do mnie nieustannie, a ja byłam mu zawsze obroną i będę aż do końca. Natomiast 2 września Maryja wypowiedziała słowa, które my, kapłani, dobrze znamy i mocno wierzymy w ich prawdziwość. A dotyczą one czwartego przykazania Bożego: czci Ojca swego i Matkę swoją. Rodzice nas urodzili, wychowali, pomogli do rozpoczęcia samodzielnego życia i zapewne uczynili wszystko, co było w ich mocy. Nie trzeba więc przypominać, że wobec rodziców mamy pewien dług wdzięczności. Tymczasem pewien mój parafianin już po sześćdziesiątce tak mi kiedyś oświadczył. A ja choćbym nawet chciał, to swoim rodzicom nie mogę okazać żadnej wdzięczności, gdyż obydwoje już pomarli. Temu parafianinowi i wszystkim dzieciom od niego młodszym lub starszym chciałbym w tym miejscu przypomnieć oświadczenie Maryi dotyczące tej sprawy, czyli wdzięczności dzieci wobec rodziców. W Gietrzwałcie pewien pielgrzym miał właśnie duże wyrzuty sumienia z powodu braku czci i szacunku wobec zmarłych rodziców. Dlatego w niedzielę 2 września poprosił barbarę, aby w jego sprawie zapytała Maryję, co ten człowiek ma czynić, aby pomóc swoim zmarłym rodzicom? Odpowiedź Maryi była następująca: Ma dać nam mszę świętą. I temu pielgrzymowi i wszystkim innym synom i córkom Maryja udzieliła wspaniałej rady i zachęty. Co do wdzięczności wobec swoich zmarłych rodziców. Zamówić mszę świętą. Natomiast już od siebie samego dodam, że przynajmniej raz w roku. We wtorek 4 września Justyna postawiła Maryi pytanie: Czy siostra pewnego kapłana ma się u niego spowiadać? I otrzymała odpowiedź od Maryi: Nie. Natomiast Barbara na to samo pytanie otrzymała odpowiedź. Nie powinna się spowiadać u kapłana brata. W środę, 5 września, Barbara zapytała jeszcze Maryję: Jak trzeba się modlić? O królowo serca Jezusowego? Czy królowo nasza od serca Jezusowego? Módl się za nami. Maryja odpowiedziała: To jest jedno i to samo. Tak nadeszły ostatnie dni objawień. Aby jak najlepiej oddać atmosferę owych dni, posłużę się ich opisem Wziętym z niedokończonego rękopisu ojca Honorata, a później naocznego świadka tych wydarzeń, Andrzeja Samulowskiego. Błogosławiony ojciec Honorat mniej więcej takie opisał. Już od pierwszych dni września do Kieczwałdu przybyło mnóstwo pielgrzymów, aby uzyskać błogosławieństwo Maryi przed końcem objawień. Większość z nich przybyła pieszo, a z powodu deszczów musieli grzęznąć w błocie aż do kostek. Często byli oni bardzo zmęczeni, przeziębieni i przemoknięci aż do ostatniej nitki, a na domiar złego nie mieli się gdzie schronić na noc, gdyż wszystkie domy, poddasza i strychy były już całkowicie zapełnione. Wobec takiego ścisku pielgrzymów, ani w kościele, ani na cmentarzu, ani nigdzie wokół nie można było się przedostać. Dla tak wielkiego mnóstwa pielgrzymów, których zaledwie okiem dosięgnąć było można, w czasie objawień Maryi, tylko dzwonkiem o tym znać dawano. A znakiem do tegoż dzwonienia były bardzo niskie ukłony czterech wizjonerek przed i zaraz po zakończeniu objawienia.